Wracamy do studia telewizji w Polsce.pl. Maciej Wolny, witam państwa ponownie, a ze mną w studiu kolejni goście. Dr Bartosz Rydliński, politolog UKSW, Artur Wróblewski, politolog Uczelnia Łazarskiego. Panowie, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I zaczniemy od protestu nauczycieli, który ma się rozpocząć 8 kwietnia i prawdopodobnie będzie kolidował z egzaminami, które będą się odbywały 10, 11, 12 kwietnia. To egzamin gimnazjalny i 15, 16, 17 egzamin ośmioklasisty. Panowie, pierwsze pytanie. Protest taki rzeczywiście mający na celu podniesienie uposażenia nauczycieli, tego jak nauczyciele pracują, czy może protest polityczny? Jak to rozpatrywać, panie doktorze? Każdy protest związków zawodowych oczywiście ma charakter polityczny. Pytanie, czy ma charakter partyjny. Aczkolwiek chciałem od razu powiedzieć, że jako nauczyciel akademicki solidaryzuję się z nauczycielami, tym bardziej, że oni zarabiają jeszcze gorzej niż my. I niejednokrotnie pamiętajmy, że edukacja jest dobrem narodowym i każde podwyższenie uposażenia nauczycieli, szczególnie tych najmłodszych stażem, jest formą inwestycji w nasze dzieci, w naszą przyszłość. Pytanie tylko, czy ten protest, który będzie bardzo dotkliwy nade wszystko dla uczniów i ich rodziców, przyniesie wymierne skutki. Pamiętajmy, że to tak naprawdę jest taka opcja atomowa, którą ZNP, Forum Związków Zawodowych i część Solidarności tak naprawdę dzisiaj chce zastosować, bo pamiętajmy, że to właśnie przeprowadzenie tego protestu w czasie egzaminów jest bardzo kłopotliwe i bardzo stresogenne, tak dla uczniów i nauczycieli, ale nade wszystko dla rodziców, którzy się boją o swoje pociechy i tego, jak one będą sobie radzić w tym stresie. No właśnie, tutaj warto też podkreślić, no to, że do tych egzaminów jednak uczniowie przygotowują się latami, zdobywają tą wiedzę, podchodzą do tych egzaminów. No, ja sam też pamiętam, że to raz, że ogromny stres, ale dwa, że też wiele miesięcy, wiele lat nauki. Czy to jest właściwy moment? Nie zapytam, czy dobry, no bo dobry dla protestu na pewno, bo tutaj będzie się działo, będzie na pewno o tym głośno, ale czy właściwy? No wydaje się, że w tej sytuacji te dzieci są trochę zakładnikami całego tego sporu, sytuacji, którą wykreowali dorośli. I w dodatku dorośli w ten sposób wykreowali ten problem, ponieważ nauczyciele to są tak najbardziej takie najsłabsze grupy zawodowe, w tym sensie, że nie mają tej mocy kilofów i łomów górników na przykład. I troszeczkę sobie tak politycy i poprzedniej ekipy i tej tak pogrywają, bo się troszkę nie boją tych panów i pań nauczycielek, prawda, i panów nauczycieli. I tak sobie można im nie dać, a innym dorzucić, bo mają silniejszą siłę przebicia, czy policjanci, podwyżka czy dla jako grupa zawodowych. Była też, co prawda, przez kilka dobrych lat jeszcze zarządów PO-PSL były te podwyżki zamrożone, no ale coś tam się rusza. No pytanie, czy to, co się rusza, jest wystarczające? Stażysta zarabia 2750 zł brutto, prawda, to o czym my mówimy, jak on ma rodzinę, utrzymać, prawda? W dodatku jeszcze obecnie wydłużono jemu te dwa pierwsze stopnie awansu z 2 czy 3 do 5 lat. Zatem jest jeszcze trudniej stać się tym nauczycielem, czy dłużej dyplomowanym, więcej zarabiać. Dlatego jest to zagadkowa sprawa. To znaczy ja uważam, że dlatego, że im można z nimi sobie ich zostawić, bo nie mają tej siły, prawda, przebicia jak górnicy, stoczniowcy i policjanci, ale jest to przecież inwestycja tak naprawdę w przyszłość, w jakość społeczeństwa, naszego przemysłu w przyszłości, jakość tej edukacji. Pamiętajmy, że Amerykanie w 57 bodajże nagle stworzyli NASA, bo zauważyli, że Rosjanie wystrzelili Sputnika, a oni mają słabe lekcje fizyki i matematyki w szkołach. Między innymi NASA powstała i dofinansowano lekcje fizyki i matematyki w Stanach Zjednoczonych. Trzeba właśnie na szkołę, na nauczycieli tam łożyć pieniądze, bo tam się zaczyna cały postęp społeczeństwa. Pytanie, czy protesty to sposób dobry do osiągnięcia tych celów, które przyświecają nauczycielom? Pamiętajmy, że związki zawodowe przed tym, jak ogłaszają akcję protestacyjną, prowadzą szereg dyskusji, prawda, zarówno kiedy w Konstytucji strony, dzisiaj w Radzie Dialogu Społecznego, tam się dzieje ta dyskusja, prawda? No i też warto podkreślić, że tutaj w zależności od wyniku referendum w poszczególnych placówkach te protesty będą się odbywały lub nie. Tak jest. Natomiast pamiętajmy, że tak naprawdę to, o czym pan powiedział, właśnie, że nauczyciele i trochę jak pielęgniarki, prawda, są te zawody, które właśnie nie mają tej siły mięśni, prawda, i nie budzą powszechnego
powszechnego strachu w elitach politycznych, dlatego w związku z tym... Bo to są kulturalni ludzie, prawda? Można sobie powiedzieć tak, że inteligencja, to wiecie, prawda, no to nie, to nie, to, czy to nie jest klasa, która będzie dzisiaj protestować. No się okazuje, że mogą protestować, tym bardziej, że słowa Krzysztofa Szczerskiego, który powiedział o tym, że prawda, nauczyciele nie mają celibatu, więc mogą, prawda... 500 plus, jak więc mogą tak rodzić dzieci i z tego się jakby utrzymywać. To były słowa głupie, niepotrzebne, tym bardziej padające z ust jednego z nas, bo pracownika naukowego, prawda, naukowo-dydaktycznego przed jego karierą polityczną. Dziwi mnie to, że profesor Szczerski wykazał się taką arogancją względem swoich kolegów nauczycieli, nie akademickich, ale innych nauczycieli. Teraz pytanie w kontekście też tego protestu i sytuacji nauczyciela, o to, jak dzisiaj w Polsce nauczyciel w ogóle jest postrzegany, ta funkcja, czy tutaj też nie ma pewnego problemu, czy młodzież, która się uczy, również ma odpowiedni stosunek do nauczyciela, bo przecież z wielu różnych stron, z wielu różnych komentarzy i przykładów, no można wyciągnąć taki wniosek, że nie za bardzo ten status nauczyciela, to jak nauczyciel jest traktowany, jest na odpowiednim poziomie, czy na takim poziomie, na jakim powinno to być. No niewątpliwie do tego zawodu idą przede wszystkim ludzie z takiego powołania, trochę jak do zakonu na przykład, prawda, albo trochę ludzie tacy już zdesperowani, prawda, ponieważ no jest to wynagrodzenie, które tam jest, nie pozwala tak naprawdę na jakieś takie godne życie i decent pay, prawda, jak mówią różne międzynarodowe umowy, porozumienia, konwencje, które podpisaliśmy w ramach chociażby Międzynarodowej Organizacji Pracy, że wynagrodzenie ma być takie uczciwe, prawda, za pracę. Natomiast w przypadku Polski, w przypadku tej grupy zawodowej na pewno nie jest. I to jest pewnego rodzaju problem i to się może przekłożyć na jakość kształcenia tych najmłodszych dzieci, czy w ogóle dzieci, a później to się przekształci, przeniesie na takie społeczeństwo i nasz postęp. To jest problem, ja uważam, egzystencjalny trochę i ważna strategicznie sprawa, a to jest wszystko zaniedbywane. Prestiż nauczyciela świadczy też o kondycji społeczeństwa. Pamiętajmy, że są zawody zaufania publicznego i również nauczyciel jest takim zawodem. Prawda? Pamiętajmy, że tak naprawdę dzisiaj nauczyciele mają pewien problem, że niejednokrotnie wielu z rodziców zrzuca na szkołę trud wychowania dziecka. Prawda? To nie jest rola szkoły, to jest rola rodziców nade wszystko, prawda? Społeczeństwa, w którym żyjemy. Zadaniem nauczycieli jest oczywiście edukować, socjalizować, ale nade wszystko uczyć samodzielnego, krytycznego myślenia, różnych przedmiotów. Prawda? I nie da się tego robić, zastanawiając się, czy starczą do pierwszego. W związku z tym, tym bardziej Prawo i Sprawiedliwość, partia, która pokazała, chciała być antyplatformą w rozumieniu właśnie takim podejścia do społeczeństwa, do gospodarki, powinna wiedzieć, że podniesienie uposażeń nauczycieli jest inwestycją w przyszłość. Pytanie zaraz, skąd te pieniądze? No, jakby powiedzieć, no, o tych grubych kotów, prawda, o których swego czasu, prawda, przecież wszyscy mówiliśmy, niech oni płacą więcej, bo część z nich przecież płaci, albo w ogóle nie płaci podatków, a jak płaci podatki, tak płaci niższe procentowo niż ci nauczyciele. Teraz pytanie też w kontekście edukacji, bo przykład Warszawy też rodzi pewne pytanie. Decyzje Rafała Trzaskowskiego odnośnie LGBT, tej ideologii, która ma też być w Warszawie wprowadzana do szkół. Skoro w szkołach jest pewien problem jednak z edukacją, jest problem z wynagrodzeniem dla nauczycieli, to jak to jest w kontekście tego, że ma również być edukowane społeczeństwo, mają być edukowane dzieci w kontekście LGBT? Czy to dobra droga Rafała Trzaskowskiego, czy może kompletnie jakiś pomysł nie z tej ziemi? No to jest pomysł taki światopoglądowy, który ma na celu realizowanie, a wręcz narzucenie w pewnym sensie pewnej ideologii. Chodzi tutaj o tę kartę właściwie, czy politykę miejską, jak to się nazywa, polityka miejska wobec tych osób nieheteronormatywnych, prawda, zwane tą kartą LGBT+, i to w obszarze i bezpieczeństwa, edukacji, sportu. Jest to dość taki radykalny, kompleksowy program. Idą na to pieniądze, natomiast na przykład Rafał Trzaskowski jeszcze jak gdyby nie rozliczył się z wypłacania odszkodowań za tych wyeksmitowanych, prawda, lokatorów tych wszystkich przekrętów z kamienicami w Warszawie. Natomiast... Mamy teraz też decyzję o obcięciu godzin opiekunów osób niepełnosprawnych, bo też w budżecie nie zostały na zabezpieczone przykład, na to pieniądze. A powstaną hostele dla właśnie osób LGBT, czy będzie edukacja, prawda,
opłacana, dotycząca programów antydyskryminacyjnych i również tej edukacji seksualnej, która będzie obejmowała jakąś psychoseksualną tożsamość czy kwestie dotyczące identyfikacji płci. I w dodatku jeszcze ma się to odbywać według tych wzorców czy pewnych norm, które rzeczywiście sformułowała Światowa Organizacja Zdrowia. I tam rzeczywiście się postuluje na przykład, żeby uczyć młodocianych technik masturbacji, czy też na przykład technik seksualnych albo znajdowania partnerów. Tutaj jest pewien problem, bo przede wszystkim to rodzina ma te kwestie trochę poruszać, a nie Rafał Trzaskowski z ratuszem. Tym bardziej, że wypowiedzi Pawła Rabieja pokazują, że sami powinni niektórzy uczyć się tolerancji, chcąc narzucić tę tolerancję innym. Pamiętajmy, że w Europie Zachodniej ta kwestia multikulti, czyli pewnego rodzaju tak zwanej progresywnej czy postępowych ideologii, przyniosła owoce bardzo wątpliwe czy dyskusyjne, związane chociażby właśnie z kwestiami tych imigracyjnymi. Natomiast tutaj mamy bardzo jak gdyby niebezpieczny teren, na który wkroczył zresztą nie tylko Warszawa, prawda, bo może w innych miastach, mieliśmy manifę we Wrocławiu też właśnie przed chwilą. Panie doktorze, czy takie pytanie, kto skorzysta na takiej polityce warszawskiego ratusza i czy skorzystają, może przede wszystkim to pytanie, czy skorzystają dzieci, które w taki sposób być może będą edukowane? Czy zyskuje, czy zyskają, czy stracą dzieci, tego nie wiem, bo tak naprawdę będziemy mogli powiedzieć post factum, prawda, czy ten program chociażby poszerzył świadomość tak dotyczącą osób nieheteronormatywnych, osób homoseksualnych, prawda. Natomiast warto zwrócić też uwagę na to, że to, o czym pan redaktor wcześniej wspomniał, że są pieniądze na to, a nie ma na coś innego, prawda. Jeżeli nawet już sama Gazeta Wyborcza pisze o tym, prawda, że zostały ucięte środki na pomoc osobom niepełnosprawnym, niedołężnym, prawda, i że starsze osoby mówią chociażby, że dzisiaj tak naprawdę ta jedna godzina, którą Warszawa chce zaoferować, nie, prawda, nie wystarczy do tego, że na przykład, nie wiem, jak mi spadnie coś na podłogę, nie będą mogli tego podnieść. No to się oczywiście rodzą pytanie o pewną sprawiedliwość społeczną. Oczywiście hostel byłby witany entuzjazmem w Europie Zachodniej, prawda, bo tak w Europie Zachodniej niejednokrotnie władze miejskie się zachowują, ale pamiętajmy, że na warszawskiej Pradze, niedaleko stąd, skąd się nadajemy, są kamienice, w których w zimę jest po 9 stopni Celsjusza, prawda, i ludzie śpią w czapkach i w kurtkach. Więc oczywiście tych problemów jest bardzo, bardzo wiele. I oczywiście rodzi się pytanie o polityczność tego wydarzenia. No, no nie ma przecież przypadku, że Rafał Trzaskowski podpisuje tą kartę w tym momencie, kiedy stara się, mówiąc anonimowym politykiem Platformy, zabrać tlen polityczny Robertowi Biedroniowi. Więc widzimy tak naprawdę, że na dużej ogólnopolskiej polityce koniec końców mogą tracić zwyczajni warszawiacy. I to właśnie widzimy na tym konflikcie interesów ekonomicznych między beneficjentami polityki LGBT+, prawda, a osobami niepełnosprawnymi. A takie jeśli można wejść w słowo, takie instrumentalizowanie tych kwestii właśnie jest tutaj widoczne przez Rafała Trzaskowskiego, że właśnie w tym momencie wychodzi z tą kartą LGBT+, a widzieliśmy też, jak zinstrumentalizował kwestię tego całego rabatu związanego z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w pełne prawo, gdzie natychmiast następnego dnia po wyborach zlikwidował ten wielki rabat 98%, prawda, i w ogóle nie wstydził się nawet, że takie coś można zrobić. Później trzeba było przywracać z powrotem. Tak, to pokazuje, że pewne kwestie niestety, ale bardzo instrumentalnie tak, że prawda, traktują politycy. To źle wygląda, czasem można więcej stracić niż zyskać na tym. Wywołany został przed momentem Paweł Rabiej, wiceprezydent stolicy, i tutaj w kontekście pewnej nietolerancji ze strony Pawła Rabieja, wiceprezydent Warszawy, poparł bowiem bojkot sieci trójmiejskich piekarni, dlatego że jego właściciel pozwał Gazetę Wyborczą oraz miał wspierać finansowo organizacje narodowe. Tweet Pawła Rabieja widzimy właśnie na ekranie. Bardzo dobry pomysł, przyzwoity człowiek musi mieć świadomość, że robiąc tam zakupy, pośrednio wspiera podłość, wspiera ONR, wspiera Młodzież Wszechpolską. Czy, panowie, to jest zabronione? Jak traktować tutaj takie poparcie Pawła Rabieja dla niekupowania pewnych produktów spożywczych z danej sieci, panie doktorze? Czy bojkot konsumencki jest znanym narzędziem w takiej analizie politycznej, prawda? Pamiętajmy, że chociażby po katastrofie w Zatoce Meksykańskiej Amerykanie nie tankowali specjalnie w tych stacjach, które były związane
jest koncernem, który wydobywał ropę w Zatoce Meksykańskiej, prawda? Czy chociażby swego czasu pamiętamy bojkot sieci piwa Ciechan, prawda? Kiedy Dariusz Michalczewski ogłosił z kolei bojkotem Marka Jakubiaka, który wtedy jeszcze nie był politykiem. No oczywiście mamy, czy to sięganie po bojkoty konsumenckie to jest też taki zwyczaj nowej lewicy. Firma Gap swego czasu miała problemy po tym, jak okazało się, że część ciuchów tej firmy jest produkowany w fabrykach potu, sweatshopach, prawda? No tak, tylko że co ta sytuacja nam pokazuje, bo jakby mam takie wrażenie, że trochę daje to raz, że ze strony warszawskiego ratusza, samego wiceprezydenta, który mówi o tolerancji, no a zachowuje się w trochę inny sposób, tak to delikatnie ujmijmy. Dwa, że mamy chyba prawo wyrażać nasze poglądy, mamy prawo wyrażać to, jakie mamy upodobania tak. polityczne, wspierać pewne organizacje polityczne, a tu można odnieść wrażenie, że lepiej może nie pokazywać, w którą stronę politycznie bym się tutaj odnosił, bo mogę coś na tym stracić, kiedy mam własną działalność gospodarczą. Tak długo, jeżeli organizacje narodowe, które, do których ja mam osobisty wielki dystans i niejednokrotnie krytykuję, ale tak długo, jeżeli one są legalne w państwie polskim, to każdy ma prawo je wspierać finansowo, prawda? W związku z tym to jest wolny wybór człowieka, właściciela firmy, jak on te środki spożytkuje. Natomiast oczywiście to hasło, że nie ma tolerancji dla nietolerancji, jest bardzo znane na takiej liberalno-lewicowej stronie. No pytanie, czy nie charakteryzuje się to pewną ksenofobią względem, można powiedzieć, też ksenofobii. No ale wtedy widzimy tak naprawdę, że ten spór, ten gorąc sporu tylko wyłącznie poszedł do góry w ciągu ostatnich tygodni. My wszyscy myśleliśmy, że będzie inaczej. To właśnie taki trochę paradoks, tolerancja, nietolerancja. Tak to można podsumować. Wprowadzając niby te programy finansowane właśnie z tej polityki miejskiej Warszawy, prawda, programy antydyskryminacyjne będą wprowadzone, a tutaj z drugiej strony mamy taką wypowiedź, która jest taką formą pewnej nagonki i dyskryminuje. Można dorzucić jeszcze do tych różnych tutaj protestów, które mieliśmy konsumenckich, protest Mahatmy Gandhiego z kołowrotkiem, gdzie kazał zakupić wszystkim kołowrotek w Indiach, żeby w ten sposób bojkotować towary, tkaniny brytyjskie, tylko że to chodziło o politykę. Polityczny był, narodowo-wyzwoleńczy, można powiedzieć. Natomiast tutaj mamy taką nagonkę na gościa, który popiera akurat te ugrupowania, które są legalne, narodowe, bo tak mu się podoba i nic do tego. Nie powinniśmy właśnie stosować w tej przestrzeni publicznej tego typu języka, bo to napędza spiralę tej nagonki. Jeden powie to, drugi podbije bębenek, powie to, a potem mamy tragedię jak w Gdańsku. Dlatego po prostu jeśli ktoś popiera, jego sprawa, ma prawo, ma pieniądze i dlaczego nie mam kupować pieczywa, bo ma takie poglądy, czy piwa, prawda? Artur Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, dr Bartosz Rydliński, Instytut Politologii UKSW. Dziękuję panom bardzo serdecznie za rozmowę, życzę wszystkiego dobrego. A państwa zachęcam do tego, żeby pozostać z telewizją w Polsce.pl w dalszej części naszego programu, bo zapewniam, że mamy jeszcze dla państwa szereg ciekawych propozycji, a od godziny 20 do 22 w tym studiu przejmie Aleksandra Jakubowska. Pojawią się również jej goście. Do zobaczenia.